Cześć, dobry, serdecznie w kolejnym projekcie zagrajmy w XCOM tym razem z dodatkiem Enemy Within, czyli strategiczna gra turowa osadzona w uniwersum inwazji obcych, gdzie wcielamy się w dowódcę tytułowej jednostki XCOM, czyli paramilitarnej organizacji powołanej jedynie po to, by walczyć z zagrożeniem pochodzącym spoza naszej planety. Wy, jako rekruci, dołączyliście do XCOM. Mam przed sobą listę kandydatów, którzy będą wcielać się kolejno w żołnierzy i będą umierać za słuszną sprawę. Dobrze wiecie, na co się piszecie i dobrze wiecie, że w większości zginiecie. Pod moim dowództwem nie ma zbytnio szans na awans dłuższy niż 3-4 walki, ponieważ i tak pójdziecie do piachu. Dobra, tak czy siak, zaczynamy nową grę. Zagramy sobie na klasycznym, mimo że ostatnio dostaliśmy wpierdol i to ostry na klasycznym. Na niskim oczywiście nie będziemy grać, na zwykłym to jest taki poziom wyważony. Na klasycznym wymagana jest już pewnego rodzaju zastosowanie taktyki. I to czasem, niezależnie od zastosowanej taktyki, i tak dostaniemy wpierdziel przez to, że komputer po prostu farci czasem albo oszukuje. Na niemożliwym natomiast nie pisze się za bardzo z grą, bo komputer bardzo, bardzo, bardzo nagina wtedy zasady i ma nieprawdopodobne wręcz bonusy do trafień. My natomiast gramy jak paralitycy wyłupiałymi oczami, w ogóle jeszcze generalnie epilepsją. Cała drużyna, mam wrażenie, ma wtedy epilepsję i w ten sposób walczymy. Dobra, opcje zaawansowane. Samouczki wyłączone, operacja potomstwa, operacja proca, Iron Man. Czemu nie? Bierzemy. Ogranicz po odpowiedzi też. Druga fala. Ruletka obrażeń, to może nie. Nowa gospodarka, to jest całkiem fajne. Każdy z członków rady przekazuje losową ilość funduszy. Nie wszyscy są równi. Żółto dziobo otrzymują losowe statystyki początkowe, to może być całkiem fajne. Ukryty potencjał. Statystyki awansowanych żołnierzy rosną losowo. To może niekoniecznie. Szkolenie, bo nie da się zmienić po prostu, powiedzmy. Bo tu tutaj chodzi o to, że jeżeli ktoś ma celność i powiedzmy wolę to o to, że nie będzie panikować. Jak jest snajper, powiedzmy. Snajper stoi daleko, prawda? To wola jest ważna dla szturmowca, celność może troszeczkę mniej. Ale jeżeli na przykład wola będzie rosła nam u snajpera, który stoi gdzieś daleko hen, w ogóle nie uczestniczy w walce, no to jest troszeczkę dla nas bez sensu. A nie możemy zmienić przydziału dla żołnierza, czy w klasie postaci. Szkoleniowa ruletka, to jest w ogóle ciekawe. Generalnie drzewka są tworzone losowo, nie dotyczy żołnierzy mec. Próbuj do skutku. Wczytywanie zapisów i restart są wydarzenia, a więc nie. Pole ostrzału, jednostki otrzymują premię do celowania, im bliżej są oskrzydlenia przeciwnika. To byśmy sobie zaznaczyli. Tą szkoleniową ruletkę się zastanawiam, czy zabrać, czy nie. Wtedy będziemy mieć losowość żołnierzy, wiecie? Także faktycznie niektórzy będą niepowtarzalni. No w sumie weźmiemy, będzie ciekawie. Spodziewam się, że ten let's play będzie ostrym wpierdolem, jaki nam spuszczą komputerowi wrogowie. Ale mam wrażenie, że będziemy się przy tym dobrze bawić. Więc rozpoczynamy.
dowódco. W obliczu niedawnej inwazji obcych, Rada Narodów zebrała się, by zatwierdzić rozpoczęcie projektu XCOM. Wybrano cię do kierowania tym przedsięwzięciem. Stanowicie naszą pierwszą i ostatnią linię obrony. Twoje działania znacząco wpłyną na przyszłość tej planety. Pamiętaj o tym w trakcie swojej pracy. Powodzenia, dowódco. Nice. Iście epickie intro, to nie trzeba przyznać. Część osób może zastanawiać się nad dwoma zasadniczymi kwestiami. Czemu nagrywam XCOM 1, mimo że wyszła dwójka? I drugie pytanie, czemu nie gram na modyfikacji The Long War? To za chwilkę wyjaśnię, czym jest. Odpowiadając na pierwsze pytanie. Ponieważ w moim przekonaniu dwójka jest gorszą grą od jedynki. Ilość po prostu oszustw, jakie tam komputer stosuje, jest zatrważająca. Wyobraźcie sobie, że tam obrażenia nie są kalkulowane w sposób, to czy trafimy oczywiście, nie jest kalkulowane w sposób w czasie rzeczywistym przez powiedzmy rzuć kośćmi albo tam ruletkę procentową, tylko z góry gra zakłada, że pierwsze trzy oddane strzały są trafione, czwarty jest spudłowany. I co byście nie robili, może mieć 99,9% szans na trafienie, a i tak ten czwarty będzie spudłowany. To jest dla mnie po prostu strzał w stopę dla całej gry i ja czegoś takiego osobiście nienawidzę. Drugie pytanie. Czemu gramy bez dodatku The Long War? Ponieważ nie znam tej modyfikacji. To jest fanowski mod, który zmienia grę w bardzo dużym stopniu i nie mam ochoty się po prostu go uczyć od podstaw. Okej, okay. Skoro mamy te wyjaśnienia ze sobą, to zacznijmy wybór miejsca docelowego, gdzie powstanie nasza baza. Budowa oraz utrzymanie wszystkich statków powietrznych i ich broni kosztuje 50% mniej w Ameryce Północnej, Europa. Budowa i utrzymanie laboratoriów warsztatów kosztuje 50% mniej, Azja. Wszystkie projekty przeprowadzone w odlewni i szkole oficerskiej kosztują 50% mniej. Ameryka Południowa. Autopsje i przesłuchania odbywają się natychmiast. Afryka. Miesięczne finansowanie XCOM zwiększone 30%. I tutaj sobie weźmiemy, bo mi zależy na pieniążka, więc wylądujemy w Afryce. Teraz udajemy się do RPA. Musimy szybko się tam dostać. Mhm. Odebraliśmy komunikat o aktywności obcych na terenie dużej metropolii. Lećmy tam i zlikwidujmy wszystkich nieprzyjaciół. Łatwo powiedzieć, trudniej będzie zrobić. Okej, okay, mamy zneutralizować wszystkich przeciwników, znajdź i zabezpiecz konten kanistry z meldem. Meld jest takim dodatkowym surowcem poza pieniędzmi, które umożliwia awansowanie postaci na kilka zasadniczych ścieżek. Pierwszy to taka ścieżka psi, że nasze jednostki mogą być psionikami. Możecie atakować siły wroga w SD. Nie ryzykujcie. Okej. Okay. Jeszcze nie mogę wam zmienić nazwy i tak dalej. Drugi natomiast to jest tak zwany żołnierze mech, czyli zmechanizowane jednostki, które są na przykład w po części cyborgami. Ok, najpierw chciałbym zobaczyć, kto ma. Zdrowie 5, wola 85, atak, całkiem ładnie. Atak 60, wola 31, no tak powiedzmy. Wola 53,60. I wola 29, okej, prawo. Dobra, zacznijmy od przesunięcia naszych żołnierzy do przodu. Jeszcze nie będę się posługiwać waszymi imionami, bo nie mogę ich jeszcze, prawda, zmienić. Nie mogę. Za wcześnie, dopiero po tej misji będę mógł to zrobić. Okej, okay. Podejdźmy do tego samochodu i zajrzyjmy po części do budynku, który znajduje się na tamtym miejscu. Kolejny żołnierz pójdzie tutaj. Będziemy ich trzymać w parach. Ok, na razie jest spokojnie. Widzę kontener z meldem. Czyli tam prawdopodobnie wyślemy swoich żołnierzy. Ty pójdziesz tutaj. Świetnie. Musimy zabezpieczyć kontener z meldem, inaczej przepadnie. Natomiast ten prawdopodobnie zajmie miejsce obok ciebie. Nie, tutaj. Świetnie. I przede wszystkim damy wszystkim wartę.
Jeżeli przeciwnik pojawi się w naszym zasięgu, damy darmowy strzał. W swojej turze oczywiście. Znaczy w jego turze. Okej, nic się nie dzieje. Świetnie, ja w takim razie bym chciał zajrzeć. No i zaraz pytanie, gdzie byśmy chcieli stanąć? Na razie możemy postarać się przesunąć tutaj. Bo zrobienie sprintu nic tam na razie nie da. Chcę zajrzeć, co tu jest. Ok, jak od razu widzicie, mamy dwóch przeciwników. Trzech przeciwników mamy. Ok. Więc tu będzie trzeba się troszeczkę pogimnastykować w takim razie. Co byśmy chcieli teraz zrobić? Tu mogę w takim razie spróbować zrobić sprint. Tylko sprint może być problematyczny. Prawdopodobnie tutaj sobie uciekniemy. Albo... mogę na pewno tutaj uciec. Bo ucieczka za samochód nie ma teraz najmniejszego sensu. Więc prawdopodobnie pójdę sobie tutaj. Świetnie. Teraz. Tą babkę będzie trzeba zabrać. I pomóc neutralizować, bo nie chcę sprowokować na przykład drugiej grupy obcych, które znajdowałyby się tutaj, bo oni by się spulowali. Do czasu, aż ich nie znajdziemy, prawdopodobnie będą nieaktywni. Ok, i kolejny powiedzmy. Spróbujmy, zaryzykujemy i stawimy się w tym miejscu. Świetnie. A tutaj ustawimy dwie warty. Oni mają tylko połowę ochrony, to jest bardzo mało na tym poziomie. No ale spróbujmy. Coś tam jest. No oczywiście, że coś tam jest. Będą się ruszać, czy oczywiście ustawili warty i też będą na mnie czekać. O, pięknie. Ustawił wartę. Więc tak, stąd wyjść za bardzo nie będziemy mogli. Chyba, że spróbujemy rzucić w niego granatem. I da się to zrobić. Ok, czyli tego rozwalimy. I boom. Pięknie. Bardzo ładnie. Teraz pytanie, co my chcemy zrobić w tym miejscu? Moglibyśmy spróbować się przedostać dalej. A to może być problematyczne. Więc ja spróbuję na razie przedostać się tutaj. Zobaczymy, czy ktoś tam w ogóle jest. Jeżeli tak, będziemy myśleć. Na razie jest spokojnie. Tak samo przesuniemy tą babkę, bo ona ma za słabą ochronę, żeby tam się cokolwiek zrobić sensownego. I tutaj ustawimy sobie również wartę. Tak samo tutaj. I tutaj. Zobaczymy, czy ufolutki będą chciały do nas przyjść. Ok. Znowu warta. No i teraz się tak wrednie troszeczkę ustawił. O, i mamy strzał. Pełna osłona trafiony, to spoko. I jeszcze panikuje. Normalka. Dobra, chciałbym przejąć ten kontener z Meldem. Spróbujmy. Że ty masz kogoś, kogo mógłbyś trafić, tak? Ile? 70% szansy. Ładnie. Możemy spróbować to wykorzystać. Pięknie! Aż ci fiknął. Bardzo ładnie. Teraz spróbujmy. Pytanie, czy ty dasz radę później tam dobiec? Prawdopodobnie tak. Okej. Okay. Spróbujmy tutaj odkryć. No właśnie, tego się bałem niestety. Ale w sumie ten pojemnik z Meldem jest wart ryzyka. Gorzej, że ten jest odsłonięty. Ok, no to robimy wartę. Mam nadzieję, że przetrwa. Tutaj natomiast... prawdopodobnie wejdziemy sobie do środka. Tu niestety mam panikarza.
abyśmy to chcieli zrobić. Jaki masz szans? 20% nasz szans na trafienie. Spróbujmy wejść do środka. Pięknie. 50% szans. To jest za mało, żebym miał pewność, że go zabiję, dlatego wykorzystam znowu granat. Zabijanie ufołków za pomocą granatów nie jest najlepszym pomysłem, bo niszczy ich sprzęt i ciała przede wszystkim. Nie możemy ich wtedy sprzedać. No i teraz pytanie, czy nasza słodka dziewczynka przeżyje? Oczywiście pudło. Dobry początek. Trafienie krytyczne od razu. Okej. Okay. Przejdziemy tutaj. Teraz ciebie musimy przesunąć. Myślę, że spokojnie tutaj. No to biegniemy. Tam już wykosiliśmy większość. Ten pojemnik z Melda niestety, ale jest nie do zabrania aktualnie. I kolejną tą babkę przesuniemy też do przodu. Okej. No i oczywiście Warta. Dlaczego nie zareagował? 66% to jest całkiem fajny wynik. Ale bardziej bym chciał, żeby ten spróbował go zabić. Tutaj sobie przejdziemy. Okej, mamy piękny, czysty. 55% jest na żółto. Dziwnie troszeczkę. Spróbujmy. Oczywiście pudło. Ja bym cię chciał przesunąć teraz, dziewczynko. Dobra, spróbujmy tym go wygościć. No, oczywiście dwa punkty. Źle. Nawet bardzo. Teraz się przesuniemy tutaj, żeby mieć pełną osłonę. I ustawimy Wartę. Drugi pojemnik z Meldem jest za 5 tur. No zobaczymy, czy to się uda. Ok, buffuję przeciwnika. Przeciwnik się buffuje, bo słyszę. Ok, mamy Wartę. Tylko traf. O co pytam? Zapomniałem, jak ta gra jest strasznie wkurzająca. Okej. No i teraz pytanie, czy stąd się możemy jakoś zabrać? Moglibyśmy spróbować. Spróbować się przedostać tutaj. Zaraz będę na miejscu. Okej. Spróbujmy go zabić. 39%, trochę mało. Też mało. Jest troszeczkę lipa. A gdybym spróbował się... Nie, tego pojemnika z Meldem się nie da zniszczyć nawet. Za bardzo. Okej, przedostajmy się tutaj. Troszeczkę tak frontalnie. Niebezpieczne. 20%. Spróbujmy. Okej. W sumie to całkiem ładnie wyszło. Teraz robimy... Czy teraz możemy podejść? Myślę, że tutaj sobie podejdziemy. Pięknie. Kolejna szansa na trafienie. 75%, poważnie. Poprawiam celownik. Ty popraw, kurczę, okulary. Nie celownik. No tak. Okej. Okay. Kolejna szansa na Wartę. Pięknie. Ło, ale powiem wam, że ciężka bitwa na razie. Nice. Dobra robota, uderzeniowy jeden. Za pozwoleniem, dowódco. Laboratoria są w stanie najwyższego pogotowia. Zespoły czekają na rozkazy.
Możemy natychmiast rozpocząć badania nowych artefaktów. No i cudownie. Tylko, że straciliśmy tego żołnierza. Szkoda. No, czasem tak jest. Na tym wyższych poziomach trudności to raczej strata żołnierza jest czymś normalnym. Dowódca do laboratoriów badawczych. Dowódca do laboratoriów badawczych. Witaj w sztabie XCOM, dowódco. Witam. Główny oficer Bradford. Mam w tym projekcie dwa zadania. Zapewniam wsparcie taktyczne dla naszych operacji polowych i informuję was o aktualnej sytuacji. Moje działania pozwolą wam skoncentrować się na najważniejszych rzeczach. A propos, w koszarach pewien żołnierz czeka na awans. Zajmij się tym. Kto tu komu wydaje rozkazy, he? Tak, to jest nasza baza, moi drodzy, którą będziemy oczywiście rozbudowywać i dostosowywać. No i tak, oczywiście. Lakshmin Sen nie żyje, ale mamy... Kim ty jesteś? Szturmowiec, strzelanie w biegu, oczywiście. I ja bym bardzo chętnie później cię troszeczkę to zmodyfikował. Mamy szeregowca granadiera i mamy żołnierza wsparcia, snajpera nie mamy. Okej. Okay. I przy okazji medal obrońcy. Spoko. Zdobyte artefakty są wyładowywane. A zespół badawczy czeka na rozkazy. Zaczniemy na wasz znak, dowódco. Okej. Okay. Dobra, dowódco, na razie idziemy do koszar. Możesz teraz honorować naszych żołnierzy, odznaczając ich medalami za dokonania, które twoim zdaniem są tego godne. Mm-hmm. Możesz przeglądać i przyznawać medale w koszarach. Dobra, dobra, dobra. Sio mi z tym. Dostosuj imię. Więc tak, to jest generalnie żołnierz wsparcia. I kogo myśmy tu mieli pod żołnierza wsparcia? Mam nadzieję, że płeć wam nie przeszkadza, bo ona jest tutaj w dużej mierze losowa. Czasem się zdarza tak, że cała drużyna jest kobiet. Dowódca do laboratoriów badawczych. Wilku, witam się na pokładzie. A dokładnie to Wilczek. Nie ma Maurycy Wilk. Nie, to nie jesteś ty. Później oczywiście jakoś sobie dostosujemy. Albo zobaczmy. Powiedzmy, damy ci jakiś fajny kolor pancerza. Myślę, że żołnierz wsparcia będzie białym. Dostaniesz też jakiś fajny hełm. Nice. Tak mi się podoba. I wyposażenie na razie zostanie. Świetnie. Cofamy. Mamy szturmowca, granadiera. Pod granadiera weźmiemy sobie, dostosuj imię. Kogo byśmy tutaj dali pod granadiera? Kogo mam w pierwszej kolejności? Husarz! Witamy się na pokładzie. A już muczynem z wielką żuchwą. I przy okazji jesteś radny przez 8 dni. Dobra, zróbmy ci jakiś fajny kolor pancerza. Co powiesz, na taki zielony? No i oczywiście jakiś fajny hełm. Nie, nie będziesz blondynem murzynem, nie to chciałem klikać. Zaraz dodaję hełm włosy. Oh fuck yeah. Myślę, że to ci się będzie podobać. Okej. Okay. Tak, za chwilę. Nazwisko jeszcze, sorry. Wyposażenie. Boże, jak ja zawsze się mylę. Nazwisko. Tu kasujemy, zatwierdź. Tylko czy tak się da? Nie, nie da się. Musi być jakieś nazwisko. No dobra, nazwisko masz losowe. I mamy jeszcze szturmowca. Świetnie, szturmowiec, czyli dostosuj imię. I pod szturmowcem mamy Polski. Witamy na pokładzie. Tak, nie wiem dlaczego akurat taki nikt sobie wybrałeś, ale spoko, może być. Pięknie. I tak samo jak poprzedni, jakiś fajny kolorek się weźmie. Powiedzmy, szturmowcy będą na czarno. Kolor włosów, hełm. Hmm.
Like a boss. Mam nadzieję, że ci się podoba. Okej, okay, dobra, to sobie kończymy. I w takim razie mam jeszcze medale. Medal obrońcy. Przedziel moc. Nie wpada w panikę, gdy sojusznicy giną lub odnoszą rany. Dowódca do laboratoriów badawczych. Apteczki i parę regenerujące przewraca temu żołnierzowi 2 punkty zdrowia więcej. Myślę, że panika będzie lepsza. Przydziel tę moc i przyznaj medal. No i Polskę tylko dostaniesz, bo ty miałeś kiepską, jakby to nazwać, wolę. Więc to nie jest medal za zasługi, tylko żeby ci poprawić statystyki. Cudownie. O, zaraz cofniemy sobie. I tak, dział techniczny. O, dowódco. Od jakiegoś czasu spodziewam się tej wizyty. Witam w dziale technicznym. To tu konstruujemy wszystko, co wymarzą sobie w laboratoriach badawczych. A skoro o tym mowa, doktor Valen właśnie przysłała nam nowe plany. Proszę o pozwolenie na rozpoczęcie produkcji. Cudownie. Ale o tym za chwilkę. Na razie przejdziemy sobie jeszcze do laboratoriów. Witam, dowódco. Nazywam się dr Valen. Nadzoruję laboratoria badawcze. To tutaj odbywają się wszystkie badania i odkrycia XCOM. Rozpoczęliśmy już analizę artefaktów zdobytych podczas naszego pierwszego spotkania z obcymi. Na podstawie wstępnych ustaleń uważamy, że możemy je wykorzystać do stworzenia nowego sprzętu dla naszych żołnierzy. Jeśli pozwolisz, od razu rozpoczniemy badania. Nie wiem czemu, ale polski język w tej grze jest moim zdaniem dość kiepski. Zwłaszcza i denerwował mnie głos zarówno tego technika, jak i tej pani naukowiec. Rozpocznij nowy projekt badawczy. Ja bym chciał materiały obcych. Rekombinacja meldów. Materiały obcych. To pozwoli nam chyba uzyskać kamizelki kuloodporne. Takie lepsze troszeczkę, czy kamizelki kewlarowe. Okej, okay, rozpocznijmy ten projekt. Zgadzam się, że to prawdopodobnie najważniejszy z naszych bieżących pięknie. Priorytetów. Pięknie. I teraz mam tak. Produkuj przedmioty. Na pewno jedną apteczkę sobie wyprodukujemy. Kompletny raport. Jedną satelitę. Na razie nie. Buduj instalację. Co byśmy tutaj chcieli? Mamy parę. O, świetnie, więc tutaj na pewno zrobimy kopanie. Przekonanie satelitarne. Generator zasilania jeszcze nie. Poczekamy 5 dni i tutaj sobie zrobimy generator zasilania, bo później możemy zbudować generatory pary. Może być interesujące. Więc na razie nic, ale produkuj przedmioty. Jeszcze pokój sytuacyjny nie. Dobrze. Centrum kontroli. Skanuj w poszukiwaniu obcych. Czy może wybudować dział techniczny, produkuj przedmioty. I kolejnego satelita byśmy zaczęli budować. Dobra, zróbmy tego jednego satelitę. Myślę, że to się przyda w przyszłości. I przy okazji dzieł techniczny, koszary. Jeszcze jedną rzecz zrobimy. Zobacz, żołnierzy, żołnierz wsparcia. Właśnie ty. Dostosuj. Nie, ale wyposażenie. Na pewno granat obłamkowy zamienimy na apteczkę. Pięknie. I teraz możemy spokojnie udać się do centrum kontroli i skanować w poszukiwaniu aktywności obcych. I pokaż miejsce oprowadzać. Świetnie. Odbieramy liczne prośby o pomoc. Bieżące porwania zostały naniesione na hologlobus. Mamy tak, Szanghaj. W nagrodę za pomoc dostaniemy 4 techników. Londyn. Dostaniemy $200 i 4 naukowców. Wiecie co? Myślę, że pieniądze. To jest wysoki poziom trudności. Ale 4 techników. Drogą, znaczy powiedzmy tak, 4 techników luzem nie chodzi i prawdopodobnie fajnie by było ich zgarnąć. Spróbujmy. Ok, zatem tylko Garcia? A, dobra. Przecież Wilczek. Spoko. Wtedy muszę ci nazwisko po prostu zmienić, żeby było to widoczne. Tak, szeregowy Wilczek, świetnie.
Mamy żółtodzioba. Trzech żółtodziobów, więc trzech kandydatów dla Was do wejścia do gry. Więc tą bitwę stoczymy sobie już na spokojnie w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Hej, pa, pa.